Dzień Boże, coś Wam powiem. Dzisiejsza Ewangelia stawia przed nami Jezusa trwającego na modlitwie do Ojca. On wie, że to są ostatnie chwile Jego życia. W Wieczerniku Jego mowa i modlitwa są niczym kazanie, w którym poucza swoich kapłanów o tym, co mają robić. Pierwsze zdanie dzisiejszej Ewangelii jest jak ikona modlącego się Jezusa. On wznosi oczy ku niebu, gdy my często modlimy się ze spuszczonym wzrokiem. Jakby było nam wstyd, albo byśmy się bali. Ale i to, że nie patrzymy w niebo, sprawia, że bardziej zatrzymujemy się na sobie. I wtedy wszystkie nasze sprawy nie pozwalają nam dostrzec Ojca w tej naszej modlitwie. Modlitwa Jezusa przypada na najtrudniejszy moment Jego życia. Kiedy doświadcza ludzkiego osamotnienia, bo sam powiedział, że nawet najbliżsi zaraz pouciekają, doświadcza jednocześnie niesamowitego zjednoczenia z Ojcem. On zawsze jest obecny, gdy odchodzą przyjaciele i bliscy. Obecny jest nawet wtedy, gdy wszystko w nas krzyczy z rozpaczy, że Bóg nas opuścił. Nawet przecież Jezus na krzyżu wołał słowami psalmu: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Lecz dziś słuchamy, że Ojciec jest blisko. I to, co też mocno przemawia do nas, to że Jezus pierwszy modli się za nas. Za tych, którzy byli z Nim i za nas, którzy uwierzyliśmy dzięki ich słowu. Mówi te słowa w momencie, kiedy uczniowie doświadczają niezrozumienia wszystkich wydarzeń, gdy są wewnętrznie rozbici. Gdyby doszło do rozpadu relacji uczniów z Jezusem, rozpadłaby się także wspólnota. I On, przeczuwając, że oni mogą się wszystkiemu sprzeniewierzyć, prosi usilnie Ojca, by byli tam, gdzie On jest. Po prostu Jego relacja do człowieka nie zależy od naszej relacji do Niego. Jego miłość pozostaje niezmienna. Jak mawiał święty Bernard, nie dlatego Bóg nas kocha, że jesteśmy dobrzy i piękni, ale jesteśmy piękni i dobrzy, bo Bóg nas kocha. Modlitwa Jezusa to modlitwa za Kościół, o jedność swojego ludu. Wiedział, że duch tego świata jest duchem podziału, wojny, zawiści, zazdrości, nawet w rodzinach oraz we wspólnotach zakonnych, diecezjalnych, czy w Kościele jako całości. Istnieje pokusa, by dzielić ludzi i oceniać, by przypisywać im różne kategorie. Dlatego Jezus prosi, byśmy byli od tego dalecy. Papież Franciszek powiedział: powinniśmy być jedno, tak jak Jezus i Ojciec są jedno. To jest właśnie wyzwanie dla nas wszystkich chrześcijan. Nie dawać miejsca na podziały między nami. Nie pozwolić, aby duch podziałów, ojciec kłamstwa miał do nas dostęp. Zawsze dążyć do jedności. Każdy jest takim, jaki jest, ale musi starać się żyć w jedności. Jezus Tobie przebaczył? Przebacz wszystkim. Jezus modli się, abyśmy byli jedno. A Kościół bardzo potrzebuje tej modlitwy o jedność. Kontemplacja tej rzeczywistości, tej modlitwy Jezusa za swoich uczniów musi dotrzeć także do naszego życia. Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy będą wierzyć we mnie. Te słowa rozbrzmiewają przez wieki, docierają z taką samą intensywnością, z jaką zostały wypowiedziane do serca wszystkich i z każdego wierzących. W jakimkolwiek momencie naszego życia jesteśmy, cokolwiek przeżywamy na naszej drodze. Także wtedy, kiedy nasza godzina modlitwy jest trudna, prośmy o dar wiernej modlitwy i byśmy ufnie wznosili nasze oczy ku niebu z taką ufnością, jak czynił to Jezus. Z Panem Bogiem.